dzisiaj gościem portalu radomsko24.pl jest Marek Wyciszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. Zapraszamy do oglądania programu Staszczyk Niezależnie. Witam wszystkich Państwa na portalu Radomsko24. Witam mojego i Państwa gościa, Marek Wyciszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Mamy już wypłycenie niecki na nowym basenie w Radomsku. Wypłycenie dwóch czy jednego toru, panie dyrektorze? Wypłycenie jednego toru. I tak miało zawsze być, czy miały być dwa tory wypłycone? To znaczy dyskutowano na ten temat, ostatecznie została podjęta decyzja o tym, żeby wypłycić jeden tor. Uważam, że bardzo słuszna decyzja, stąd też mamy wypłycony jeden tor, który ma głębokość 90 cm. Jest to akurat taka optymalna do nauki pływania głębokość, także no, uważam, że to w porządku. Muszę dopytać, bo czy wypłycenie basenu było zakładane już w czasie budowy? Bo ja przypominam sobie konferencję prasową z pana udziałem, z udziałem prezydenta miasta Radomska, na której to chyba prezydent powiedział, że chciał zdementować taką informację, bo ja sobie tą wypowiedź znalazłem. Kolejną informacją, którą chcieliśmy sprostować, jest taka, że pojawiła się informacja, jakoby na nowym basenie miało nie być wypłycenia. Otóż na nowym basenie będzie wypłycenie. W momencie, kiedy oddamy nowy basen, dwa tory na basenie sportowym będą wypłycone. Ale nie zostały wypłycone dwa tory w sierpniu, gdy basen był oddany. Nie było tego wypłycenia. Nie było. Być może chodziło o to, że w trakcie po prostu, kiedy zostanie obieg otwarty, w trakcie może to wypłycenie zostanie zrobione, tak jak zresztą zostało zrobione. Ale dwa tory nie, ale jeden tor. Nie jeden tor, tak, tak. Jeden tor. Kto teraz będzie korzystał z tego wypłycenia? Tam będą prowadzone lekcje wychowania fizycznego szkół, czy tylko szkółki pływackie z tego będą korzystać? Znaczy tak, przede wszystkim z wypłycenia będą korzystały osoby, które nie umieją pływać, a które się będą uczyły pływać, tak? I tutaj na pewno pole do popisu będą miały szkółki pływackie, które będą prowadziły naukę pływania dla dzieci i ogólnie dla osób nieumiejących pływać. Panie dyrektorze, w sierpniu minie rok, gdy został nowy basen w Radomsku oddany, byłem... Chodzę na ten basen, powiem zupełnie szczerze, bez ogródek, bo nigdy nie lubię owijać w bawełnę ani mówić frazesów. Basen bardzo ładnie się prezentuje. Jest to basen na miarę XXI wieku na taką miejscowość jak Radomsko. Ale ja odwrócę to pytanie, zapytam teraz po tych prawie 9 miesiącach. Są jakieś niuanse, które by pan zmienił? To znaczy na obecną chwilę uważam, że dużo już rzeczy zostało zmienionych, bo ten basen naprawdę fajnie, solidnie wygląda, szczególnie pod względem estetyki, więc na pewno tutaj na zewnątrz pokusimy się o to, aby zadbać jeszcze lepiej o zieleń. Na pewno to wpłynie jeszcze bardziej na tą estetykę, natomiast samo wnętrze uważam, że już bardzo dużo żeśmy zrobili i ewentualnie na pewno zobaczymy, co czas pokaże, czy jakieś nowe trendy wejdą, coś na pewno będziemy starać się zastosować. A jeżeli radomszczanie przychodzą, bo nie wierzę, żeby nie było tak, żeby jakich uwag nie zgłaszali, czy do pana, czy do pracowników, to czego te uwagi dotyczą? Czasami są te uwagi takie bardzo błahe. Ostatnio pojawiła się uwaga o tym, że leci muzyka w tle na całym obiekcie i w międzyczasie jest przeplatana wiadomościami, reklamami. To są na przykład tego typu uwagi. Ale to chyba leci retransmisja stacji radiowej. Tak, tak, zgadza się. No to chyba nie macie wpływ na... No nie mamy, tym bardziej, że w różnych obiektach również takie stacje radiowe lecą, także... Dobrze, a kolejne moje pytanie to dotyczy, co teraz ze starym basenem, bo pamiętam, że też przewinęła się niesamowita dyskusja wśród samorządowców, prezydenta, że stary basen albo powinien być teraz już zamknięty, bo generuje koszty, albo powinien być przerobiony, tam powinien być, ten obiekt powinien być oddany na przykład jakimś sekcjom sportowym, które działają w Radomsku. W chwili obecnej normalnie działa i nic nie wskazuje na to, żeby basen był zamknięty, chociaż prezydent Radomska, wrócę do tej konferencji prasowej z marca 2021 roku, mówił, że
przewiduje, że najdłużej to tak rok albo dwa lata ten stary basen będzie funkcjonował. A jaka jest rzeczywistość? Na obecną chwilę obiekt działa bez zastrzeżeń większych, można powiedzieć. Niedawno przeprowadziliśmy taki delikatny remont, czyściliśmy nieckę basenową, była wypuszczana woda, zostały wyczyszczone filtry, zbiornik przelewowy, więc wyniki badań wyszły bardzo dobrze, więc myślę, że ten basen na tą chwilę funkcjonuje. A tak? Czy z tego basenu również mogą korzystać mieszkańcy? Jak to jest? Tak, tak. Na tą chwilę zarówno i szkółki pływackie, jak i klienci indywidualni jak najbardziej mogą korzystać. Ale ceny biletów jak są zróżnicowane? Inne są tu i tu? Tak, tutaj na starym obiekcie, mówię tu o krytej pływalni przy Leszka Czarnego 22, te ceny są nieco niższe niż na i sauna nowym też jest czynna, czy nie? Tak, sauna również jest. Rozumiem, czyli póki co, a ile wynosi utrzymanie, nie wiem, czy jest pan mi w stanie powiedzieć miesięczne teraz starego basenu? Ja mogę powiedzieć w skali rocznej najlepiej, jest to koszt około miliona złotych, koszt utrzymania, ale to jest ze wszystkimi. Nowego basenu? Nowy basen, no nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć ile, z uwagi na to, że tak naprawdę rok nam się nie skończył. Rok nam się zamknie dopiero w sierpniu, tak? Wtedy będziemy w stanie określić. Niemniej jednak najlepiej będzie to podsumować, jeśli to wyjdzie nam, dajmy na to, od stycznia do grudnia, czyli taki pełny rok kalendarzowy, wtedy będzie najlepiej to określić. Pamiętajmy o tym, że rozruch tego nowego basenu to też były dodatkowe koszty. Jaka jest frekwencja zadowalająca, bo chyba jakieś statystyki macie, ile w ciągu miesiąca czy w ciągu tygodnia osób korzysta z basenu, kiedy jest największe oburzenie? To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o nowym kompleksie rekreacyjno-sportowym Aquara, to obłożenie jest bardzo dobre. Można powiedzieć, że są te pory zróżnicowane, gdzie to obłożenie jest większe lub mniejsze. Tak więc w ciągu tygodnia na pewno to obłożenie największe jest w godzinach popołudniowo-wieczornych i wieczornych. Natomiast jeśli chodzi o weekend, to obłożenie jest cały czas, można powiedzieć, bo i zarówno w ciągu dnia, jak i po południu i wieczorem. Ale mi chodzi o liczby. Ile na przykład w ciągu miesiąca osób odwiedza basen? W ciągu miesiąca, no myślę, że tutaj koło, nie myślę, tylko wiem, to jest około tam 30 tysięcy osób w ciągu roku, nie w ciągu miesiąca, na obiekcie, na krytej pływalni starej. Tak? Natomiast jeśli chodzi o nową pływalnię, no musiałbym sięgnąć po prostu do notatek, żeby sobie... Dobrze, a teraz wróćmy do aktualności. Dużymi krokami już prawie rozpoczęła się majówka. Mamy dzisiaj piątek. Wielka majówka się rozpoczyna i wiele imprez związanych właśnie z długim weekendem i oczywiście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wpisuje w te imprezy. Co proponujecie, na co zachęcacie radomszczan, żeby wzięli udział? Bo z tego co wiem, to będzie joga na świeżym powietrzu i będzie chyba rajd rowerowy, ale to chyba nie wszystko, prawda? No nie, tutaj jak zwykle MOSiR stanął na wysokości zadania i mając zbliżającą się majówkę przed sobą. Ale wejdę panu w zdanie, bo trzeba chyba też pochwalić Radomszczan, że coraz bardziej aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach sportowych, prawda? Tak, z oczywiście. Z perspektywy czasu nie było tak. No nie było tak, jednak ta moda na ten sport postępuje. Widać to po naszych radomszczańskich biegaczach, ale też widzimy i wśród środowiska piłkarskiego i wśród wielu innych dyscyplin sportowych. Dlatego też MOSiR zaplanował na okres majówki naszej, tej najbliższej, która się teraz będzie zbliżać, zajęcia z jogi pod takim fajnym tytułem Maraton Jogi. Mamy też takie zajęcia Fitness Guide, czyli zajęcia akwaerobiku na nowym kompleksie rekreacyjno-sportowym na Aquarze. Mamy joga będzie... majowy rajd rowerowy, mamy też majówkę z Nordic Walking, także jest z czego korzystać. Sporo będzie się działo, tak. Ale to wszystko przed budynkiem basenu tutaj i na obiekcie, w obiekcie. Przed budynkiem Aquary i w obiekcie. No i chyba wydarzenie ważne uwagi wszystkich, chociaż biegaczom o tym nie trzeba przypominać, to kolejny memoriał Mariana Szymańskiego. Bieg, który bardzo wpisał się, który naprawdę jest dobrze zorganizowany, to muszę przyznać, że jestem jego systematycznym uczestnikiem, ale też przyciągający wielu biegaczy i to nie tylko z Radomska. Tak, już niebawem, bo 12 czerwca odbędzie się dziewiąta edycja
biegu ulicznego, Memoriał Mariana Szymańskiego. Jest to ten bieg taki dosyć znaczący dla radomszczan. Co roku spora liczba osób startuje w tym biegu. W tym roku mamy przygotowanych 150 pakietów startowych. Jeśli liczba zapisujących się będzie się regularnie zwiększać, postaramy się o to, żeby tych pakietów było więcej. Jak zwykle mamy atrakcyjną trasę, mamy też fajną, atrakcyjną nagrodę rzeczową, mamy piękne puchary zaplanowane i oczywiście medal pamiątkowy bity specjalnie pod tą okoliczność. Wydarzenie bardzo, bardzo fajne, no, ale ja mówię zawsze tak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Dlatego dopytam jeszcze, czy jakieś inne imprezy, które nie są cykliczne, a które chcecie, żeby stały się cykliczne, będą jeszcze w tym roku w okresie wakacyjnym albo jesiennym organizowane przez MOSiR. Macie coś tam, jakiegoś ciekawego królika z kapelusza? To znaczy tak, generalnie operujemy na tych imprezach sprawdzonych, które od paru lat już nam się udaje dobrze organizować i które nam naprawdę dobrze wychodzą. Mam tutaj na myśli chociażby bieg ekstremalny, który jest przeznaczony dla właśnie tych ekstremalnych biegaczy. Ale mamy też imprezy takie biegowe, jak na przykład Bieg Niepodległości, który też skupia wokół siebie sporo biegaczy. Mamy crossfitowe, ogólnopolskie zawody, gdzie przyjeżdżają siłacze, można powiedzieć, z całej Polski i mocno rywalizują tutaj u nas w Radomsku. Do tej pory mieliśmy piękną galę sportu walki. No, ostatnio jakoś nie udało się nam jej zrealizować. Zobaczymy. Być może w tym roku nam się uda jeszcze ją zrealizować. Zobaczymy. Wszystko jest przed nami. Przede wszystkim musimy zapomnieć o tym, że była pandemia, bo ta pandemia chyba najwięcej zrobiła zamieszania. No tak. Chyba. Ona nam się dała w kość mocno. Tak. Czyli kończąc naszą rozmowę, panie dyrektorze, to jeżeli ktoś dokładnie nie wysłuchał, może sobie jeszcze raz wysłuchać i skorzystać z tych propozycji, a jeżeli nie, to chyba na plakatach będzie, tak? Jest na plakatach. Tak, oczywiście są plakaty, mamy stronę internetową, mamy swój Facebook, także proszę zaglądać, tam na bieżąco są informacje. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za skorzystanie z zaproszenia. Marek Wyciszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku, był dzisiaj gościem państwa i moim na portalu Radomsko24. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.